Witam Państwa, tu mówi Barbara z Krakowa. Chciałam przeczytać Państwu jeszcze inne opowiadanie pod tytułem Wspomnienia i motto tych opowiadań, bo to są dwa opowiadania. Przegrana zwycięstwem, a drugi tytuł Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Są to opowiadania, które na końcu których są pytania, które postawiłam dzieciom po przeczytaniu tych opowiadań. Byłam bardzo ciekawa, jak dzieci to widzą, bo teraz troszeczkę inne spojrzenie jest na te sprawy. I właśnie troszkę się rozczarowałam, trochę się ucieszyłam, bo jedne dzieci mówiły bardzo miłe dla ucha, mi odpowiedzi dawały, a inne troszkę mi przykro było, ale to jest, proszę, sami Państwo ocenicie. Więc pierwsze, przegrana zwycięstwem. Kochane dzieciaczki, kiedy zaczęłam przeglądać lekcje z tego tygodnia i zobaczyłam tytuł, nasunęły mi się refleksje z mojego dzieciństwa. Chcę się z Wami podzielić nimi i zadać kilka pytań. Otóż opowiem Wam dwa zdarzenia i porównacie te dwa przypadki. Basia była śliczną dziewczynką, lubianą przez otoczenie. Miała długie blond włoski, jaśniuteńkie jak łan pszenicy. Mamusia splatała jej w dwa grube warkocze i jeszcze na przodzie robiła wielkiego loka, zapiętego spinkami. Bóg obdarzył dziewczynkę urodą, oczy jej przywodziły na myśl lazur nieba. Ale Bóg, co najważniejsze, obdarzył ją również, jak się to potocznie mówi, dobrym serduszkiem. Była bardzo wrażliwa i czuła na piękno, a poza tym na ból i cierpienie ludzi z jej otoczenia. Współczuła też biednym. I kiedy mamusia szła z nią na cmentarz w Dniu Wszystkich Świętych, musiała rozmieniać pieniądze na drobne i Basia, wracając z cmentarza, obdarowywała po równym pieniążku wszystkich dziadów siedzących tego dnia po dwóch stronach drogi. Może ktoś z Państwa jeszcze to pamięta, jesteście w podobnym wieku jak ja, a czasem jeszcze starsi. Tak właśnie Basieńka dawała upust swojemu szalonemu poczuciu sprawiedliwości. Kiedy dziewczynka zaczęła chodzić do pierwszej klasy, w Polsce była okupacja hitlerowska i dziewczynka przeżyła nie jeden wstrząs psychiczny, żyjąc w dzielnicy żydowskiej. Do szkoły zapisano ją do sióstr Augustian. Wychowawczyni klasy, siostra Konsolata, bardzo lubiła Basię i okazywała jej to na każdym kroku. Pewnego dnia dziewczynka zaprzątnięta poważniejszymi sprawami, jak to, czy ma wszystko spakowane do szkoły, wybiegła tego dnia wyjątkowo wesoła i rozśpiewana na lekcję. Pierwszym przedmiotem były rysunki. Basieńka zaczęła gorączkowo szukać, najpierw w piórniku, później w teczce i okazało się, że zapomniała ołówkę. Podeszła więc do siostry Konsolaty i przyznała się do swojej opieszałości. Siostra pożyczyła jej ołówek ze szkolnych zapasów awaryjnych i dziewczynka zabrała się do rysowania. Nieudolnego zresztą, bo do rysunków nie miała zdolności. Okazało się jednak, że tak jak i Basia, inne dziewczynki również, było ich chyba z pięć, też nie przyniosły ołówków na lekcję. Zaczął się sądny dzień. Piękna była ta nasza siostra Konsolata, ale bardzo surowa. Siostra Konsolata nie umiała opanować swojej wściekłości i kazała wszystkim uczennicom, które nie miały tego dnia przyboru do rysowania, wyjść z ławek. Wstała i Basia. Na marginesie chcę Wam wyjaśnić, że to były ciężkie czasy i mogło się zdarzyć, że rodzice nie mieli za co kupić tego ołóweczka, których Wy macie co niemiara w każdej szufladzie biurka czy biblioteczki. Ale wróćmy do sprawy Basi. Stoi na środku klasy z wszystkimi innymi, a tu podchodzi do niej siostra i mówi: przecież Ty, Basieńko, miałaś ołóweczek. Nie, proszę siostry, nie miałam, tylko poprosiłam o niego przed lekcją. Jak to? Przecież miałaś, powtarza siostra. Chcę w ten sposób oszczędzić swojej ulubienicy upokorzenia, jakie postanowiła dać do przeżycia wszystkim innym. Dziewczynka z uporem powtarza: nie, nie miałam i jestem winna, proszę mnie ukarać. Oczy dziewczynki zachodzą łzami i jest już bliska płaczu, twardo jednak stoi przy swoim.
Piękna twarz siostry Konsolaty wykrzywia się grymasem złości i z zaciśniętych warg padają słowa. Wszystkie, które nie miały ołówka na dzisiejszą lekcję, marsz na korytarz i tam będziecie klęczeć z rękami do góry. Do uszu Basi nie dociera już nic. Idzie ze swoimi towarzyszakami za drzwi, spełnia wolę siostry wychowawczyni i zaczyna się zastanawiać, czy słusznie zrobiła, nie korzystając z obrony. Takie inne wydarzenia spowodowały, że w czwartej klasie dziewczynka zaczęła chodzić do państwowej szkoły przy ulicy Bernardyńskiej. Tak postanowili jej rodzice. Do matury doszła w liceum bibliotekarskim, zawsze wierna prawdzie i oddana dla drugiej. I tu wam opowiem to drugie zdarzenie. W liceum młodzież nie była zainteresowana matematyką. Było to liceum bibliotekarskie i może dwie, trzy osoby, które lubiły matematykę. To była właśnie ja, też druga dziewczynka, która do Augustiany kiedyś chodziła i bardzo miły kolega Jurek. Więc była właśnie jedyna, nie trójka dzieci wybierająca się z tego przedmiotu. Należała do nich nasza bohaterka, ale też ona jedyna pomagała odwalać brzydkie słowa, ale tak się mówi, młodzi mówili, młodzi dzieci. Zadania, odwalać zadania, posyłając ściągi kolegom, koleżankom. A więc cała klasa wskoczyłaby za nią w ogień. Przyszła więc matura pisemna z matematyki. Pytania były ciężkie i na klasę padł blady strach. Jedyna nadzieja w Basce. Dziewczynka nie mogła porządnie się skupić. Tyle błagalnych spojrzeń kierowano w jej stronę. Opanowała się jednak. Zwycięstwo. W 15 minut uporała się z najtrudniejszym zadaniem i zaczęła pisać ciągi. Rozsyłała je po klasie wszystkim, którym było to potrzebne. W pewnym momencie staje się rzecz straszna. Ktoś upuszcza ściąg. I pani profesor podchodzi, bierze ściąg do ręki i pyta: proszę mi powiedzieć, kto to pisał? I podał dalej. Na Basię pada blady strach, ale wrodzona odwaga każe jej się przyznać. Wstaje więc w przykrej ciszy, słychać jej głos: to ja, pani profesor. Czy wiesz, co cię czeka? Tak, wiem. A więc proszę wyjść z klasy, twoja matura jest unieważniona. Powiedziała mi to pani matematyczka, którą nazywaliśmy Pitagoraska, ale bardzośmy ją lubili, a taka była delikatna. I wiecie, co się dzieje dalej? Staje wójt klasy, Ola, notabene też wychowanka Siuzy Augustiany. Inspirowana przez klasę mówi znamienite słowa: jeśli Basia wyjdzie, pani profesor, wyjdziemy z nią wszyscy, bo to przede wszystkim nasza wina. Nasze błagania i prośby to zrobiły. W głowie i sercu dziewczynki grają harfy anielskie, niesiona na obłokach swoich marzeń. Marzeń o tym, że są ludzie, na których można liczyć zawsze, że cała klasa kocha się jak wariaty, że ta przyjaźń przetrwa wiecznie. Nauczycielka wzruszona postawą klasy, jednak po długich wahaniach zgadza się na uznanie matury napisanej przez Basię. Jest pełnia szczęścia. I teraz chciałabym wam, drogie dzieciaczki, oczywiście państwu również, poprosić was, abyście odpowiedzieli na pytania. Pierwsze, jak wy postąpilibyście w pierwszej sytuacji? Drugie, jak nazwalibyście postępek siostry wychowawczyni? A odnośnie do drugiego opowiadania, czy podoba wam się postawa bohaterki w drugim zdarzeniu? Jaki jest wasz stosunek do ściągania? I czy lubilibyście taką koleżankę jak Basia? Dziękuję bardzo.